nie tylko ja czuję ten smrodek. Ciekawe skąd się. Tutaj na razie. Faktycznie. Śliczne. Całkowicie jest tych samochodów, może stracili. Poza tą garstką osób, która wysiada. Chyba poczujemy niż zobaczymy. No. Jest szabat. Ale nie wybuchnie, nie ma tu benzyny. I śliczne kładki. I tak wygląda poprawione za papieskiego MPK według izraelskiego gangicika Czarusia Grabaczyka. Goj niewolnik ma być tani w utrzymaniu. Siedemnastka. Szabat, 2 marca. Kamika ze Zdanowskiej. Kubkowatym Polaczkom powinno się zapalić właśnie takie światełko ostrzegawcze, a Żydówkę wybrali sobie na trzecią kadencję. Najgłupszy naród na tej planecie, Polaczki. Głupszego bydła nie ma. Nie tylko w Europie. Przyspieszony zjazd do zajezdni. Przytomnie MEK wymyśliło otwieranie drzwi, żeby zapewnić dodatkową wentylację. Czyż Papierski nie jest geniuszem? MPK poprawione, które nie potrzebuje pasażerów do szczęścia i wpływu z biletów. Dzieci patrzą, one się uczą.